Przy Boże, coś wam powiem. Jakże to trudno dla człowieka zrobić swoje i odejść. Przeważnie czekamy na jakąś rekompensatę za naszą pracę. Jest to jakby wpisane w naszą naturę, bo przecież za inne wszystko płacimy. Jeśli nasze uczynki podyktowane są miłością, to za nie też należy płacić? Czy dziecko mówi do matki: mamo, kocham cię, daj mi 5 dych? Nie. Również matka nie wystawia rachunku dzieciom za posiłek, czysty dom i gotowość do pomocy. Po prostu pewne rzeczy wykonujemy, bo wiemy, że one należą do naszych obowiązków. Sługa wie, że w ciągu dnia pracuje fizycznie, a wieczorem usługuje swemu panu. Człowiek powinien wiedzieć, że swoim życiem usługuje Panu Bogu. Mówi to nam papież Benedykt. Jeśli codziennie z pokorą wypełniamy wolę Bożą, nie oczekując w zamian niczego od Niego, sam Jezus nam usłuży, pomoże, pocieszy i da siłę i pokój. Słudzy nieużyteczni jesteśmy, mówi Jezus do uczniów. A trochę później powiedział: już was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi moimi. Bo przyjaciele nie rozliczają się z tego, co wspólnie robią. Jeśli jako wierzący budujemy wspólnotę parafialną, wspólnotę Kościoła, to budujemy ją dla siebie nawzajem. To nie jest nasz prywatny folwark, gdzie każdy ma swoją działkę i nią zarządza. Za 3 tygodnie rozpocznie się nowy rok liturgiczny, w którym będziemy rozważać temat moje miejsce w Kościele. Już dziś możemy się do tego szykować z nadzieją, że może wreszcie się przełamiemy i zaczniemy angażować się w życie wspólnoty, w której mam swoje miejsce. A jednocześnie będę czuł się za nią odpowiedzialny, a nie tylko przychodził jak po usługę. Przecież jest tyle możliwości, by wyjść z ławki i coś zrobić. Chociażby w czasie samej Eucharystii. Przeczytać lekcję, zaśpiewać psalm, odczytać wezwania modlitwy powszechnej. Przed mszą poprowadzić różaniec. Zapewne w ławkach siedzą dawni ministranci, którzy mogliby stanąć przy ołtarzu na nowo, zakładając komrze. To jest służba nieużyteczna, za którą nie ma zapłaty. Jednocześnie jest to służba, która wzmacnia moją wiarę, bo w ten sposób daje się świadectwo. Służąc bliźniemu, oddajemy cząstkę siebie, swój czas, swoje umiejętności, swoje talenty. Służę Chrystusowi. Sługa nieużyteczny wie, że swojej wartości nie musi tworzyć ani jej zdobywać. Ona jest niezależna od czynów, bo wynika z ukochania. Dla wierzącego wszystko jest znakiem. Dlatego kto kocha, wszystko jest darem. To wszystko ujęte jest w jednym pojęciu – bezinteresowność. Bezinteresowność nie jest szukaniem zapłaty, a zawiera się ona w gościnności, w zdolności do dzielenia się czasem, dobrami materialnymi, uwagą, wysłuchaniem drugiego człowieka, wsparciem. Uczymy się na modlitwie, kiedy największą nagrodą dla nas jest przebywanie z Bogiem. Ja niczego nie muszę z Nim załatwiać ani rozwiązywać. Wystarczy mi, że ja jestem. Sięgając po słowa świętego Ambrożego, rozpoznajmy łaskę, pamiętając o naszej naturze. Nie chełp się, jeśli dobrze służysz, bo wykonałeś to, co do ciebie należy. Słońce czyni swoją powinność, księżyc też jest posłuszny, aniołowie wypełniają swoją misję. Pamiętajmy, że jedni dla drugich jesteśmy wsparciem i każdy z nas ma swoje znaczące miejsce w całej wspólnocie. I choćby to było zapalenie jednej świeczki w kościele, to kiedy ciebie nie ma, nikt jej nie zapali, a brak ciebie będzie zauważalny. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.